Zawsze uśmiechnięci, zawsze młodzi duchem. Proszę się tu już nie kłócić. Pani Maria Bierska i Marek Łyczkowski. Mówi się, że starość nie radość, ale to chyba jakaś bzdura. O, nieprawda, nieprawda. Właśnie dzięki, że powstał telewizyjny klub seniora, to zadaliśmy kłam. Nie ma stereotypów o jakiejś starości. Nie mówi się starości, mówi się bardzo ładnie. Późna dojrzałość. Dzisiaj senior jest inny, ciekawy świata, ubiera się, tańczy. O, proszę spojrzeć na grupę taneczną Senior Motyl Dance, która chodzi do szkoły tańca. Szkoła nazywa się Almara i więc mają, co oni mają? No, mają chęć do tańca. I to jest bardzo ważne. W ogóle pani Aniu, pani sobie nie wyobraża, jak seniorzy potrafią sobie upiększyć i urozmaicić życie. No właśnie, co robią? Co robią seniorzy? Seniorki. Na przykład ostatnio sobie postanowiły uprawiać taniec brzucha. Spokój, teraz ja mówię. Przepraszam bardzo. Sama przyjemność, a zwłaszcza dla oglądających. Ja bym chciała zobaczyć ten taniec brzucha. Kto tańczy taniec brzucha? Pan czy pani? Ja chciałam tańczyć, tylko złamałam palca sobie. Tak, ale ja chciałam jeszcze powtórzyć za profesorem Błędowskim, który powiedział, że seniorzy są przyszłością Polski. Przyszłością narodu. Nie, dobrze. A poza tym, jeżeli chodzi o seniorów, to no, niektórzy czekają na zmiłowanie boskie albo na pogodę. A ja na przykład siadam na rower, jak tylko jest no, ładna pogoda i jeżdżę sobie, jeżdżę. I wszystkim polecam, to jest dobre na zdrowie. Autorem programu jest Piotr Wąsiński. Piotrek, jak ci się pracuje z takimi wybuchowymi prezenterami? Bardzo dobrze mi się z nimi pracuje. Jedną ze stałych rzeczy tak naprawdę tego programu jest to, że oni są absolutnie nieprzewidywalni i nigdy nie wiadomo, czego można się po nich spodziewać, a to, że scenariusz jest zawsze bardzo skrzętnie przed programem przygotowany, to i tak nie ma większego znaczenia, bo nie potrafią go wywrócić do góry nogami w trakcie dnia zdjęciowego 16 razy. A jak ci się pracuje z seniorami? Wy się dogadujecie mimo różnicy wieku? Jak widać, dogadujemy się bardzo dobrze. Program jest na antenie już od 6 lat, teraz będzie 7 rok. Pracuje nam się świetnie. Ja myślę, że to dzięki temu, że w nich jest taka niezwykła energia, co też mamy okazję zobaczyć tutaj właśnie na wrocławskim rynku dzisiaj. Co w najbliższych programach? W najbliższych programach skupimy się głównie na zdrowiu. Jak widać, taniec to też jakiś rodzaj zdrowia, gimnastyka dla seniorów, ale będziemy mówili o tym, jak dbać o zdrowie, co robić, żeby jak najlepiej wyglądać, jak najlepiej się czuć i zachować najlepszą formę do późnej starości. Nie lubimy tego słowa starość. Jak widać na dołączonym obrazku, seniorki chętnie prezentują swoje wdzięki. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle.